Hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Black Myth Wukong i nadal przemierzamy sobie pajęczą jamę, czyli jesteśmy w rozdziale czwartym, jeśli się nie mylę. No i ostatnio walczyliśmy tutaj z prawą ręką Buddy i od tego właśnie, od tej kapliczki, będziemy szli dokładnie tą samą ścieżką, z tego względu, że ostatnio, jeśli dobrze się orientuję, to spadliśmy w jakąś przepaść. I nie sprawdziłem jednej ścieżki tak totalnie do końca. Mimo tego, że już totalnie ukrywam fakt, albo może nie ukrywam, że trochę się tu pogubiłem, powiem szczerze. Trochę się tu pogubiłem, bo tych ścieżek za moimi plecami jest naprawdę sporo. Tych, których nie udało nam się jeszcze wszystkich ogarnąć. A, dobra, jedną ze ścieżek jest... Jedną ze ścieżek jest ten most na linach, ale oprócz tego jeszcze tutaj miałem parę rzeczy do zrobienia. Czyli tak, tędy, no tędy szliśmy, nie? Tylko później gdzieś tam walczyłem chyba z jakimś gościem, który strzelał do nas z łuku i gdzieś spadliśmy na dół. Dobra, i tutaj ogólnie do tego mostu, ale zanim do mostu, to gdzieś tutaj miałem... Ej! A, to jeszcze można też tak zrobić. Okej, czyli nie trzeba zeskakiwać. Czyli tutaj można normalnie do mostu zejść, tak? Cywilizowanie, nie trzeba zeskakiwać. Okej, czyli jakbyśmy zeskoczyli, to zawsze mamy możliwość powrotu. No dobra, i teraz tak. Walcząc z tym gościem, jeśli dobrze się orientuję, chyba spadłem na dół, czego nie chciałem zrobić. Okej, jeden punkt iskry, super. A może jednak chciałem? Czekajcie, tu. Nie, tu nie. My tutaj chyba leźliśmy i tu była ta cutscenka ze świniakiem na samym końcu, nie? Ale tu nic więcej nie ma. Tu nic więcej nie ma. Wait, i my co? Stąd cofnęliśmy się. A tutaj jest ścieżka jakaś dodatkowa, dalsza. Dobra. Tu na dół. I tam na dół tak naprawdę to jest jedyna, bo tutaj tylko i wyłącznie wola. Kurde, już mi czacha dymi od tego wszystkiego, bez kitu. Okej, pająki. Z pająkami nam nie po drodze. Możemy się koło nich przebiec. Żeby się nie zajmować nimi zbyt mocno. O, jasne. Kolejny żuczek. Tak, kolego. A tu was więcej jest. Tak, by the way. I to całkiem sporo tego robactwa. Pozwolę sobie, koledzy, koło was przebiec. Okay. Ała. A wy mi nie pozwolicie przebiec koło siebie, co? Dobra, kolejny typiarz. No Jezus Maria. Dobra, czyli tak, mamy ścieżkę tutaj. A, nie przejdę te. Świetnie. Jezu, jakie to zadaje obrażenia chore. I mamy kapliczkę. Dobra, super. Jak mamy kapliczkę, to w porządku. Pyk, wetknijmy sobie to, odpocznijmy i zastanawiam się mocno nad tym, czy się nie wrócić do tego przesmyku, który tam był, nie? Bo tam była opcja wejścia pomiędzy ten przesmyk, tylko że właśnie, trzeba byłoby się rozprawić najpierw z tymi typami chyba. No, jasne, że tak. Okej, ktoś jeszcze do mnie wali z daleka. Chyba jakieś pająki pomniejsze, nie? Nie, to ten, kurde, Wacław z tym łukiem. Dobra, mam nadzieję, że mogę przejść normalnie. Jakbym miał się do niego fatygować, to nie mam zielonego pojęcia, jak do niego dotrzeć. No, przeciskaj się. Czyli od tej kapliczki, którą znaleźliśmy, jeszcze mamy ścieżkę głębiej. Dalej. O, miejsce medytacji. Jak miło. Proszę bardzo.
Nie wiem, czy chciałbym medytować w takiej pajęczej jamie. Osoby z arachnofobią. A jest to dosyć popularne, mam wrażenie, choroba. Chociaż właśnie. I teraz pytanie. Pytanie do was. Być może ktoś z was wie, jak to wygląda. Ale czy po prostu lęk przed pająkami można nazwać od razu arachnofobią? Bo wiecie, o co chodzi, bo... Nie, no nie mówi się, że on spadł. Znowu, kurde, z tą muchą zasraną mamy ten problem i muszę tam wracać, bo tam była jeszcze jakaś ścieżka. Czy lęk przed pająkami, po prostu, że ktoś nie lubi pająków i tyle, nie? Jakoś nie weźmie na rękę, czuje odrazę do tych stworzeń. Czy od razu można nazwać to arachnofobią? Bo tak często ludzie jakby to, mam wrażenie, że nadużywają. Bo spotkałem się w moim życiu chyba tylko i wyłącznie raz z osobą, która faktycznie chyba miała arachnofobię. Normalnie miała palpitację serca, jak zobaczyła w pobliżu siebie pająka sztucznego. Takiego, wiecie, takiego zabawkowego, takiego gumowego. Normalnie przez godzinę czy przez dwie godziny nie mogła dojść ta osoba do siebie. No to to faktycznie chyba jest arachnofobia, co? Ale tak, jak ktoś nie lubi po prostu pająków, to czy to arachnofobią? O! Żaba! Co ty gadasz? No dobra, no to chodź, żaba. Let's go. No nie wierzę. Małpy się zblokowały. Małpy się zblokowały. Małpy się zblokowały. Małpy się zblokowały. To dobre małpy. Ty, co on ma? Co on ma w gębie? Jakąś łapę? Aha. No gdzie mi z tym? Ty, złapała mnie! No to ciekawe. Gdzie mi z tą ręką? Nie, no nie, znowu nie trafiłem, no! Przecież to jest jakiś dramat. O kurde, ona całą w ogóle mapę przylatuje. I pyk. Dobra, nie uciekła. Kurde, żaby są trochę recyklowane, ale olewa ręka Buddy jako materiał. Żaby są trochę recyklowane, ale powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Kurde, nie spotkałem tej żaby wcześniej. Jest prawa i lewa. Mhm. Ale powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, że recyklują je w trochę inny sposób. Nadają im inne właściwości, nadają im inne umiejętności, czy tam, nie wiem, żywioły, którymi władają. Bardzo spoko opcja. Podoba mi się to. Czy wiadomo, lepiej mieć innego przeciwnika niż znowu żabę, ale... No, nie ulega wątpliwości, że tu jest naprawdę nieźle to zrobione. Czy ja tutaj w ogóle wskoczę? Okej, tylko gdzie ja teraz jestem? A, wait! Dobra, czyli ja tu, stąd przyszedłem.
Tu była żaba, czyli tutaj teraz. Kurde. No żaby się tu nie spodziewałem, powiem szczerze. O, wchłonimy sobie. Trochę więcej w ogóle tej woli, tu jest 2400 woli. Nice. Nice, nice, nice. Oho. Okej, pająki. Te kamyczki to są chyba pająki. Tak jest. Dobra, i tutaj jest kapliczka. No to w takim razie zaoferujmy kadzidło. Prześpijmy się, weźmy odpoczynek. Cały czas pamiętając, że mamy jeszcze tę ścieżkę tym mostem, prawda? Mamy ścieżkę mostem. I chyba jeszcze z jakiegoś, z jakiejś kapliczki o wiele, wiele wcześniejszej mieliśmy jedną odnogę. Wzięliśmy prawą, a mieliśmy wziąć lewą później jeszcze. Więc to też trzeba będzie zwiedzić. Gdzie to kurde było, to ja nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście, że... No jasne, że wszystko na papę. A czemu by nie? Wciągnijmy sobie to. Ja mam wrażenie, że kiedyś wciąganie woli nas leczyło, ale to... Że mam jakieś mylne wrażenie. Dzień dobry. Z panem już walczyliśmy, więc pana mam... Ewidupiu. Uuu. Ale za to mamy kolejną kapliczkę. Szybko. Między jedną a drugą było dość niewiele czasu. No dobra, git. I teraz tak, jeśli dobrze się orientuję, to ta ścieżka prowadzi nas dalej, jakby fabularnie. Więc ja bym się cofnął w tej pajęczej jamie. Dół jamy, klif zapomnienia, tak. I poszedł w stronę tego mostu. Poszedł w stronę tego mostu, bo to jest jedna z dwóch ścieżek, które pamiętam jeszcze, że musimy sprawdzić. No i chyba jeszcze, ale w drugiej kapliczki nie pamiętam, gdzie my mieliśmy iść. Fuck. A tam, jeśli dobrze się orientuję, to powinien być kolejny ten taki bilecik z klątwą. My już znaleźliśmy chyba dwa, albo trzy, i to będzie właśnie albo trzeci, albo czwarty. Więc też warto byłoby to ogarnąć. Tędy. Tędy. I tu można chyba będzie zeskoczyć w lewo. No spokojnie. A, tylko jednej rzeczy nie zrobiłem, która warto by było, żeby ją zrobić, idąc tędy. Mianowicie krok mgły, bo my co mamy za wyekwipowane? Unieruchomienie. A nie, mamy krok chmury. Dobra, nie mamy mocnego jak głaz, tylko mamy krok chmury. To dobrze. Wait, wait, wait. Nie, myślałem. Tak to trochę wyglądało, nie? Jakbyśmy mogli coś rozwalić tutaj. Ale? Ale coś jednak za tym jest. Tylko, że nie rozwalić, a trzeba było pójść naokoło. Pyk. Rafinowany, żelazny piasek. Więcej szkieletorów. Nie będziemy czekać, aż się ogarną. Nieważne, ok? Tego nie było. Pewnie tego nie wytnę. Ach, no cóż, no i co? Będziecie się z Kamilka śmiać później, nie? Shit, zapomniałem, że on robi takiego dasha do przodu. W momencie, gdy odpala ten krok mgły. Fuck. Ah, małpo! Mam nadzieję, że teraz nam się uda. Bez większych problemów.
Bo ta ścieżka, kurde, tam jest strasznie daleka do tego mostu. Tu. Dawaj, dawaj. No i mam nadzieję, że tam będzie jakaś kapliczka, bo nie pamiętam, powiem szczerze, czy tam była jakaś kapliczka. Ogólnie, powiem szczerze, jakby tę grę mi dość ciężko zapamiętać. W sensie trasę i lokacje giga ciężko mi zapamiętywać. Jak w Dark Soulsach gdzieś tam, czy ogólnie w Souls-like'ach od From Software, tworzyłem sobie taką mapę w głowie i to nie przysparzało mi większych problemów, tak tutaj, no, mam z tym dość duży problem. Okej, wchłońmy sobie to. No i właśnie, jeśli byśmy tego nie wykonali, nie wykorzystali, to po pierwsze, dostalibyśmy wpierdziel od tych kokonów. Po drugie, dostalibyśmy wpierdziel od gościa, który tutaj strzela. Hey, wait. Czy my jesteśmy w stanie go wyeliminować tak od pleców? Małpy razem silne! Józu, chłop nawet nie wiedział, o co chodzi. Rdzeń umysłu, pięknie. Jezu, one idą na kolejnego. Dobra. Jezu. Dobra, z tego już rdzenia nie było. A może to jest tak, że te rdzenie dostajemy w momencie, gdy jest na przykład jakaś grupka przeciwników? No jasne, że tak. Że jest jakaś grupka przeciwników, jeden z nich po prostu dropnie nam rdzeń. O, wow! To był naprawdę mocny atak. To mi się podobuje się. Oho. Kojarzycie, jak ten bajarz, ten narrator mówi nam właśnie takim swoim głosem, po what did i tak dalej. To zwiastuje tylko i wyłącznie jedno. Jakiegoś lunga. Jakiegoś lunga w pobliżu. I faktem jest, że tu jest lung. Jeden z najbardziej znienawidzonych, którego jeszcze ani razu nie udało mi się pokonać. Strasznie. I've hidden upon his garb as a pattern. Our sire gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to avenge him. Czyli faktycznie to byli jacyś bracia. We find ourselves adrift without a home to call our own. I'll kill you to unbind our destinies. No i to jest problem. Bo on włada elektrycznością. Możesz przestać? Dobra, spróbujemy z mopami.
No i się schowałem, małpy. Kurde, już wykorzystałem tak naprawdę wszystko, co mam. I on nie ma tylko i wyłącznie 1/4 życia chyba. Jezus Maria, jakie kombo robi. No raz! Wystarczy raz! Rozumiem! Ale dostał po plerkach. To jest żółty lung. Okej. O, wjechał mi. Dobra, dostał. Ale powiem szczerze, że to jest takie dość niewielkie. O kurde! Już? Starczy? Co robi? O kurna. O fuck. Dobra, to jest jakaś druga faza. No, jestem duża. Atakuję raz za razem, nawet nie jestem w stanie wstać, żeby albo zrobić rola, albo się uleczyć. No, jeśli raz dostanę od tego jego ataku, no to jest dupa. Ale mogłem już przywołać małpy. Byliśmy w połowie zdrowia. Jeszcze wydaje mi się, że można byłoby lekko wzmocnić naszą małpkę. I byłoby może trochę lepiej. Bo mam wrażenie, że on naprawdę jest na tyle mocny, że trzeba tutaj przyjść chyba jeszcze trochę bardziej wzmocnionym. Dobra. Ale oprócz żółtego lunga... No Jezu, z tobą nie chcę walczyć. No mamy jeszcze pana... Tego pana. Jak on się nazywa? Król Skorpionów, nie? No dużo tych Królów Skorpionów tu jest. Jeden za drugim. Dobra, na niego też walimy wszystko, co mamy, z tego względu, że skubanic potrafi być naprawdę mocny. Ale nie dał nam nic wartościowego i nawet chyba nie pilnował niczego wartościowego, więc... Kimów oko i palec grzebalec. Aha, i mamy dwie ścieżki, w prawo i w lewo, tak? Dobrze. Weźmy to. Weźmy to. Możemy iść na górę. Idźmy na razie tutaj dołem. O Jezu, kolejny. Ej, coś tu jest na dół. Możemy zeskoczyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty gadasz? Jezu, zeskoczyliśmy, dobra. Już wiem, gdzie zeskoczyliśmy. Do tych kokonów na tym wąskim przesmyku. To tam nie zeskakujemy, okej. To można się cofnąć. No to pójdziemy sobie w lewo. W takim wypadku. Ale zobaczcie, tylko i wyłącznie raz warto, znaczy można było pokonać tego króla Skorpiona. A może oni są jacyś, nie wiem, fabularni? Że określona ilość ich jest na mapie. I musimy ich wyeliminować, nie? Wszystkich. Może też jest taka opcja. Dobra, wbiorę to.
Dziękuję. Wydaje mi się, że to widzieliśmy już jakiś czas temu z daleka. Się zastanawiałem, jak to podnieść. Dobra, idźmy z tą szkieletornią. Teraz tak, ścieżka tu. O, kolejny fragment klątwy. I skrzynka. Dawaj. Co mam w skrzyneczce? Granulki umocnienia z aurą Lunga. Ty, właśnie. A może przed walką warto byłoby się jakoś giga wzmocnić jakimiś granulkami i tak dalej. Ja zazwyczaj tego nie wykorzystuję. Ale jeśli faktycznie jest jakiś mocny przeciwnik, to może warto byłoby jednak coś takiego zażyć. Tylko musiałbym zrobić przegląd, które granulki, które jakieś tam mikstury robią co. Możemy na misję chyba wziąć tylko i wyłącznie 4? O! Proszę, proszę. Tu. No to jakbym zeskoczył, to by trochę bolało raczej, nie? Dobra, to wróćmy sobie talizman szlaku kadzidła i pójdziemy sobie właśnie tam, gdzie spadliśmy za pierwszym razem, bo tam widziałem na horyzoncie jednego przeciwnika, który miał na sobie tą taką niebieską aurę, więc prawdopodobnie jeśli go pokonamy, no to będziemy mieli z niego atak, z jego duszy będziemy mogli wyciągnąć atak. Tylko pytanie, jaki to przeciwnik był, bo na początku był chrząszcz, chrabąszcz, żuk, nie wiem jak to się nazywa. Ale ten skubaniec. I jego warto byłoby chyba w pierwszej kolejności pokonać, bo może później być problem. No, myślałem, że już odskoczy na chwilę. Dobra, jeszcze tutaj mamy... O ty kurde, pałko. Dobra, i tutaj mamy trzech przyjemniaczków. To wydaje mi się, że można wciągnąć do tego imprezę. A, precywnik ubit, tak? No i git. Ty, a tam jeszcze jeden został. Panowie, oni nie potrafią skakać chyba. Kleszcz, marionetka. Już do ciebie tu idę, kolego. A, wyeliminowali go. No to git. No to git. Kleszcz, marionetka. Królowie Jaguaj. Cośmy tutaj znaleźli? A, no tak, wpis o tym Lungu żółtym. Ale my go nie pokonaliśmy, więc nie mamy pełni wpisu. No i tu mamy kleszcza marionetkę. Co robi? Co on... A, przyzywa jakieś małe kamienne pająki. Okej. Okej, that's fine. Wróćmy się w takim razie. No i teraz tak, można byłoby albo próbować swoich sił na żółtym Lungu i go próbować gdzieś tam ubić, tak? Albo można by było pójść dalej i się trochę jeszcze porozwijać, nie? Czy my, ściągając tą klątwę, mamy przy sobie jakieś elementy, które świadczą o tym, ile tego ściągnęliśmy? Chyba nie. Chyba nie. No nic, no to będziemy kombinować. Jeszcze muszę znaleźć tą jedną ścieżkę, którą gdzieś tam zostawiłem za plecami, tą opcjonalną. Także sobie poszukam tej kapliczki, gdzie to tak naprawdę było. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!